Nie mogę sobie pozwolić na to, żebym miał takie myśli w głowie, że myślę sobie w taki sposób, jak Bóg o mnie nie myśli. It's pride that stops us from letting God encourage us. To właśnie pycha zatrzymuje Boga, aby Bóg nas zachęcał. Do you have thoughts that contradict Scripture? Czy macie jakieś takie myśli, które sprzeciwiają się Pismu Świętemu? He healed all our diseases. On uzdrawiał wszystkie nasze choroby. He forgives all our sins. Przebaczał wszystkie nasze grzechy. Do you have any thoughts that contradict that? Czy macie jakieś takie myśli, które sprzeciwiają się temu? Pull them down. Obalcie to. Don't tolerate that kind of thinking. Nie tolerujcie tego typu sposobu myślenia. These thoughts are strongholds that demons can attach themselves to. Te myśli to są takie fortece, do których diabeł się może przystać. And demons come to kill, steal and destroy. A diabeł przychodzi po to, żeby zabijać, kraść i psuć. The devil cannot read our minds. Diabeł nie może czytać w naszych umysłach. But he can recognize patterns of thought. Ale on widzi nasze schematy myślenia. See, when we get together and praise God, jeśli się zbieramy i uwielbiamy Boga, angels automatically come and want to be around us. Natychmiastowo przychodzą aniołowie i chcą być z nami. When we just speak about Jesus, angels want to be around and here. Jeśli tak po prostu mówimy sobie o Jezusie, to też aniołowie przychodzą i chcą być z nami. When we get a group like this worshiping together, this room gets filled with angels. Jeśli mamy taką grupę i mówimy o Jezusie, to pomieszczenie napełnia się aniołami. They're there for our protection and strength. One są po to, żeby nas chronić i żeby nas umacniać. You may say, I don't need angels, I have Jesus. Może powiecie, ja nie potrzebuję aniołów, przecież mam Jezusa. Jesus needed angels. Ale przecież Jezus potrzebował aniołów. We probably need angels too. Bardziej my potrzebujemy aniołów. So take advantage of the gift that God has given us in giving us angels. Więc skorzystajcie z tego, co Bóg nam daje, czyli że daje nam aniołów. He provided one angel for each of us. On dał każdemu z nas anioła. Then he provides other angels for us as a group. Także daje nam aniołów jako dla grupy. And we want to be aware of them and ask them for their assistance. I musimy być tego świadomi i prosić o ich towarzystwo. There are more good angels than bad angels. Remember that. Pamiętajcie zawsze, to jest więcej dobrych aniołów niż złych. See, when I was a little boy, I had two big brothers. Gdy byłem małym chłopcem, miałem dwóch starszych braci. Actually, I had three big sisters that were tougher than them, so. Miałem jeszcze trzy siostry, które były jeszcze silniejsze niż twoje bracia. But I was never afraid as a little boy in the schoolyard of any boys. Ale nigdy się nie bałem nikogo na podwórku szkolnym. Because if you hit me, my two big brothers, they're going to beat you up. No, także gdyby ktoś pobił mnie, to moi bracia by mnie przepali. I never had any fears of ever getting beat up by anyone. Nigdy się nie bałem, że ktoś może mi wklepać. Czy mam starszych braci? Powiedziałem, że nie, no to uważaj. But we have big brothers in our angels. Ale mam właśnie starszych braci w postaci aniołów. I potrzebujemy ich ochrony. We don't have to be afraid of demons. Nie musimy się bać diabłów. If we don't play around with demons, they won't bother us. Jeśli nie będziemy się z nimi bawić, no to oni nie będą nam przeszkadzać. I don't want to read from Joshua 24. Przeczytamy z Księgi Jozuego. Izrael służył Panu przez cały czas życia Jozuego i przez cały czas życia starszych, którzy przeżyli Jozuego, a dobrze znali wszystko, co Pan uczynił dla Izraela. Joshua and the elders saw many signs and wonders and miracles. Jozue i starsi widzieli wiele cudów i znaków. So when you lose your insight into the supernatural intervention. Więc jeśli stracisz swoje wpatrywanie się, wgłębienie się w ponadnaturalną interwencję, like we have in the church today, jakie mamy teraz w tym kościele, our DNA is not fully equipped. To wtedy nasze DNA nie jest wystarczająco wyposażone. We're not able to inspire people to serve the Lord the way they want to serve the Lord. To nie jesteśmy w stanie zachęcić innych ludzi, aby służyli Panu tak, jak to powinni robić. So this verse from Joshua is both convicting and startling. Także ten werset z Księgi Jozuego jest przekonujący, startling. Surprising. Jest zaskakujący.
There's something about Joshua and the elders. Jest coś właśnie o Jozue i starszym. Their exposure to miracles. I oni byli wystawieni na cuda. Their exposure to the way that their enemies was driven away by God. I byli wystawieni na to, jak wrogowie zostali zmieceni przez Boga. Their exposure to the walls of Jericho just falling down in front of them. I widzieli te mury Jerycha padły. Their exposure to supernatural intervention. I widzieli też ponadnaturalne interwencje Boże. They lived with a certain DNA change in them. Mieli taki specyficzny łańcuch DNA w sobie. A change that you can't get by going to a leadership course. Tego nie możecie nabyć, gdy pójdziecie na jakiś taki kurs liderów. There's something that happens in the heart of a person. Wtedy się coś dzieje w sercu takiego człowieka. Who is in contact and exposed to God. Który jest wystawiony na działanie Boże. That involves the impossible. Wtedy dzieje się coś niesamowicie nienaturalnego. When we prayed last night, people fall on the floor. Jak modliliśmy się wczoraj, to ludzie padali na ziemię. Why they fall on the floor? Jak oni mogli paść na ziemię? I'm not silly to fall on the floor. To jest głupie chyba, nie? I didn't push you. Że jak nie pchałem wcale. Just touch you. Tylko dotknąłem. And you fall on the floor. I padli na ziemię. It's impossible. Przecież to jest niemożliwe. But we see God. Ale my widzimy Boga. We see God. Widzimy Boga. And when you see God, jeśli widzicie Boga, it changes you. To zmienia ciebie. You know, hey, God can intervene in my life. Widzicie? Bóg może działać w moim życiu. I could probably expect a miracle in my life. Więc mogę oczekiwać cudu w moim życiu. And when you hear some witnessing later, we'll witness later today. Właśnie potem będziemy mówić świadectwo. Jak usłyszycie kogoś, to mówię świadectwo. And when you hear someone witness about a miracle in their life that happened this weekend. Jeśli ktoś powie o jakimś cudzie, który ten weekend się wydarzył w jego życiu. You start to believe, well, that could happen to me too. To zaczniecie wierzyć, że coś takiego mogło się też mi przydarzyć. And when we all start telling our stories about how God intervened in our lives. I jak będziemy sobie mówić te wszystkie historie, jak to Bóg interweniował w naszym życiu, we get to be like Joshua and the elders. Staniemy się tak jak Jozue i ci starsi. Our faith level, poziom naszej wiary, our expectations are, i nasze oczekiwania, hey, God can work miracles still. Zobaczcie, Bóg może czynić cuda. He really did rise from the dead. On faktycznie powstał z martwych. There is a possibility that we can have signs and wonders and miracles. Jest faktycznie taka możliwość, żebyśmy mieli cuda i znaki w naszym otoczeniu. There's something that happens to the heart of a person that's exposed to these kinds of miracles. Właśnie coś szczególnego się dzieje w sercu człowieka, który jest wystawiony na działanie cudów i znaków. It changes the capacity of a person to inspire other people to serve the Lord. I to zmienia zdolność tego człowieka, aby inspirować innych ludzi, aby pójść za Jezusem. People, when they're inspired, they serve the Lord with all they have. Gdy ludzie zostaną tak zainspirowani, to służą Bogu wszystkim, czym mają.